Dobry wieczór, przyjacielu. U mnie już bliżej nocy niż dnia. Aleksander Krawczuk, poczet cesarzy rzymskich. Mówiąc szczerze, miałem spore trudności, ale zdałem się na los szczęścia. Jest tu fragment opisujący postać Cezara, który notabene nie był pierwszym cesarzem Rzymu, natomiast od niego bierze się nazwa tych władców, ale znalazłem taką ciekawostkę bardziej językową. Zwróćmy tu jeszcze uwagę na fakt, że Rzymianki imion w ogóle nie miały. Dziewczęta po prostu nosiły tylko nazwisko rodowe ojca. Jeśli były dwie, odróżniano je jako major, starsza, minor, młodsza. Tak więc córka Juliusza Cezara zwała się Julia, a Marka Tuliusza Cycerona Tulia, Marka Antoniusza Antonia. Za to, jakby dla rekompensaty, nie zmieniały nazwiska wychodząc za mąż. Klaudia zawsze pozostawała Klaudią, Kornelia Kornelią, Livia Livią, choć dla uniknięcia pomyłek często zaznaczano, do kogo należy jako małżonka, gdy mówiono na przykład Livia Augusti, Livia, żona Augusta. Ten klasyczny, starożymski system zaczął jednak stopniowo ulegać pewnym zmianom już w pierwszym wieku naszej ery. Będą one uchwytne, niejako z pokolenia na pokolenie. No, taki czas. Teraz też mamy przezwiska, pseudonimy i tak dalej, a powiadają, jak się zwał, tak się zwał, wtedy by się dobrze miał. I na tym poprzestańmy. Mnóstwo ciekawych historii w tej książce. No jutro... Coś bardziej filozoficznego, wbrew pozorom. Jack London. Trzeci tom dziejów gnozy.